Greetings, sire. Your stronghold awaits you. I'm coming to kill you! Here comes the cow! Burn them! Cześć wszystkim, z tej strony Pablo Sitos, a ja zapraszam was na piąty odcinek z moda w twierdzy. Z tego co zauważyłem, ta misja nie jest łatwa, ale na wstępie chciałem przeczytać kilka komentarzy od was. King Ragnar, może jakiś live z tej gierki, jeśli można prosić troszkę głośniej muzykę. Dobra, muzykę damy głośniej. Live'a miałem problem ostatnio, bo puszczałem live'a i coś nie było widać. Coś z OBS-em się stało, ale już to naprawiłem, więc może za jakiś czas tego live'a puszczę. Tylko że ja nie jestem w stanie się z wami umówić na konkretnego live'a, nie? Że umawiamy się na daną godzinę, na dany dzień. To wszystko u mnie jest bardziej tak na spontanie. No i tutaj Matis Games zapytał się: Paweł, jak stawiasz tę flagę, żeby twoje wojsko po rekrutacji szło tam, gdzie je postawiłeś, a nie do koszar? Już tyle razy o tym mówiłem, ale wspomnę po raz setny. Wchodzisz w koszary, klikasz F1, F2, F3, F4 i ustawiasz flagę. I tutaj Piotrek K. W każdej z 10 misji będą dostępni tylko europejscy łucznicy. Potem tylko dojdą mnisi i balisty na wieżach, ale targowiska dalej nie będziesz miał żadnej misji. Jeżeli tak będzie, to ja jestem po prostu załamany. Bo ta misja, która tutaj jest, już wydaje mi się w miarę trudna, nie? Jeżeli mam być z wami tutaj szczery. Już wam mówię z jakiego powodu. Otóż z takiego, że ta misja jest dosyć trudna. Dostajemy od razu atak ze strony tutaj. Czekajcie, coś tam się zacięło. Ze strony wroga. Musimy od razu się dosyć mocno bronić. Wobec tego będzie delikatny problem, ale to jest nic, to jest tam, wiecie. To jest nic. Najgorszy jest to, że on korzysta z katapult. I on w pewnym momencie robi taką ilość katapult, która jest po prostu nie do przebicia. I tak sobie to puszczałem, nie? Żeby zobaczyć mniej więcej, jak to będzie wyglądało. I jak będzie wyglądała ta jego armia. Ona jest automatycznie ustawiona na mój spichlerz. I pierwsze co robią, to biegną na mój spichlerz. Więc trzeba skorzystać tutaj z tarcz. Szkoda tylko, że tak mało łuczników dostałem. Albo nie dostałem trochę łuków tutaj, wiecie. Za frytki. Jak to ma miejsce nieraz. Że można dostać te łuki. I wtedy coś takiego się przydaje. O, już właśnie o tym mówię. Pierwsze strzały lecą. To zatkamy to. No i pytanie, jak ja mam się obronić przed katapultami, które są w tamtym miejscu? Dla mnie to jest coś niewyobrażalnego. Jak ja mu wybiję łuczników, to on chyba nie będzie mógł robić swoich, a nie ma tutaj swoich łuczników. Więc jedyne co mogę zrobić, to wysłać swoich łuczników na atak na niego, bo to ja innego rozwiązania nie widzę. No już mi spichlerz padł. No i nie mam teraz łuczników, znaczy nie mam teraz ludzi, żeby się teoretycznie obronić.
Idą mi do lorda. Trzeba ich troszeczkę tutaj poobijać. Niszczą mi rzeczy. Tutaj ma katapulty, więc najlepiej chyba, wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie wysłanie lorda do pomocy. A tutaj trzeba robić jak największą liczbę łuczników, bo obronić się przed tymi katapultami to jest największy tutaj problem, nie? I sami widzicie zresztą, mamy tempo 55. Jeszcze czekamy na drewno, które idzie w takim tempie, że to jest po prostu szok. No nie. I znów poszły katapulty w ruch. Chyba zrobimy tak, że wyślemy naszego lorda do pomocy. Potrzeba, lord jest atakowany. No, teraz jest problem ze spichlerzem. Nie ze spichlerzem, bo mamy to tu. Jeżeli nie będą korzystać z łuczników, to jestem tam w stanie mu w miarę zagrozić, nie? Tylko że muszę zdążyć, nie niszcząc sobie, nie niszcząc, no nie tracąc lorda, bo to jest bardzo ważna rzecz. Jo, i zaraz mi popularność spadnie. Idź. Bo niewiele mi tutaj zostało życia. Znów drewna nie ma, ale dobra, oni tutaj powinni... No idź dalej, chłopie. Bo już ta wieża ma 200 tylko tak zwanego życia. Co mi z tego, że mamy kasę? Dobra, lord poszedł nam pomóc. Mamy łuki. Teraz jakieś jedzonko by się przydało. No i kasiora, nie? On sobie tam bije. O, ludzi nie mamy. Ale jedzenie jest, przyszło jedzenie, no widzę, że bieda na razie jest straszna u nas. A spoko, bo jak tylko zdobędę więcej kasy, właśnie w ten sposób. Ale chciał, żeby oni mi trochę jedzenia porobili. Jak ja mu zablokuję tutaj miejsce... Ruszamy natychmiast, panie, nie możemy tam dojść. Takomu zablokujemy, żeby nie mógł katapultami strzelać, to już będzie rewelacja poniekąd, nie? Bo z tymi tutaj to sobie poradzimy. Kamień zaraz będziemy mieć, więc też ogarniemy sytuację. A tego puścimy, niech sobie tutaj bije mu coś. O, jeszcze nawet mu będziemy mogli zaraz zniszczyć inną rzecz. Tutaj zrobimy to w ten sposób. O nie. Trzeba to zrobić tak. Korzystać z łuczników, których mamy. Może zaraz kamień się pojawi. Dobra, burzymy mu skład inżynierów. Ile on ma tego wojska? 288. Ja pierdziele. Przecież jak on by to naraz puścił, to nas nie ma. My jesteśmy tutaj trupy. Dobra, idziemy to zniszczyć. On tam cały czas wojsko robi, nie? Dobra, jeszcze tych łuczników będzie trzeba wybić. Co on tam ich ma na górze? A jak wybijemy tych łuczników, to... Łuczników, przepraszam, to powinno już pójść łatwiej. Zaraz to tylko... Ogarniemy sytuację. Póki on tego nie otworzy, to tu będzie gitara. A miejmy nadzieję, że nie otworzy.
jest atakowany. Gdzie? A. Numer kamień mamy. Niszczymy sobie mu wszystko. Jakiś dziwny jest ten opad, jakby tutaj był troszeczkę uszkodzony. Tarcza przygotowana. Mój łuk będzie ci służył. Wyruszamy. Mój panie, panie, nie możemy tam dojść. Jakieś polecenia. Tarcza przygotowana. Czekamy na rozkaz. Panie, nie możemy tam dojść. Aha. Tak, już tam zmierzamy. Dobra, tutaj niszczymy. A tutaj wysyłamy kolejną część łuczników do pomocy. To też czuję, że tutaj będzie ładnie. Tutaj go odcięliśmy od poniekąd zarobków. Kolejny zaraz kamień mu odetniemy. Tu mu się wszystko zniszczy. Chodź tu, lordzie, zaraz się przydasz do niszczenia jego składów. Dobrze, że balist nie ma. Przynajmniej on też ich nie wybuduje. Bo jakby jeszcze balisty miał, to już w ogóle by był problem. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. My sobie tutaj poradzimy już. Dobra, włóczników będzie trzeba zrobić. Raz, dwa, trzy. Jeszcze tutaj dorobić. Raz, dwa. Jedzenia mamy więcej. To jest na razie spokojnie. Niech wszyscy strzelają. Dobrze, tu mi się podoba, jest pięknie. Zaraz będziemy mieli więcej ludzi. Na razie nie mamy tylko drewna. Tylko pojawi się możliwość postawienia większej ilości składzików, to postawimy też drewno. Dobra. O, widzę, że jakiś łuczników powysyłał. Ale spoko, my to sobie przejmiemy. Potrzeba drewna. Niech są bliżej tutaj. Jesteśmy atakowani. Czekamy na rozkaz. Strzały gotowe. Trzeba w lorda najlepiej strzelać, nie? Ustawiamy na lorda i wtedy oni tam sobie ich obijają. To będzie najlepszy pomysł. Ile on ma kasy? 6000 złota. O Jezu, nie mam drewna. Coś cienko z tym drewnem tutaj idzie. Damy tempo 70, zapiszemy grę. Misja 5. Ja się założę, że to można przejść szybciej, nie? Tylko, że tak jak mówiłem od początku tej serii, chcę sobie to przeciągnąć jak na najdłuższą ilość odcinków. Bardzo fajnie mi się gra w tego moda. O, niech tam strzelają. Wybijemy gnojka. To mu wszystko trzeba zniszczyć. Piwo, chmiel, znaczy te wszystkie rzeczy, które mogą nam zagrozić teoretycznie. No, my tu musimy postawić dom. Trzeba wzmocnić jednostki, a to tylko po to, żeby ściągać podatki. Musimy tego pilnować. Potrzeba nam broni, kawałek drogi. Kawałek drogi. Jakieś polecenia? Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Dobra. Strzelają, strzelają. Zaraz mu te wojsko bardzo szybko wybijemy. Jeden domek. Tu można nawet zniszczyć przejście, żeby mogli sobie łatwiej przejść. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Dobra, to mu wszystko też trzeba wybić. Nasze zapasy żywności. Z jedzeniem sobie dajemy radę.
szukać w zasięgu. Celować spokojnie. O, mamy lorda ustawionego. Możesz na nas liczyć. Nie ma sprawy. Dokąd idzie? Łuczników puścimy. Tu trzeba ich troszeczkę schować, tego lorda naszego, żeby był bezpieczny. No jednak to jest ważne. Dobra, tu jest zablokowany. Zapisujemy grę. Zaraz go odetniemy od wpływów. Możesz na nas liczyć. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Brawo. Karbować strzał. Dobra, mamy ustawionego lorda. Dokąd ty masz? Powiedz tylko, co mamy zrobić. No to... Niech sobie biją. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam... A my tam większą ilość łuczników wyślemy. W te miejsce, z każdej strony niech strzelają i niszczą wszystko, co się da. Najważniejsze, żeby mu wybić łuczników. Czy my ściągamy jakieś podatki? Tak, ściągamy. Dałoby się większą ilość tych podatków ściągać. Lud czci twoją osobę. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni. Nawet tempo 90 mogę już odpalić, bo uważam, że na tyle mam opanowaną grę. Czekamy na rozkaz. Tak? Odszukać cel. Jesteś tu największy władcą. Możesz na nas być. Tempo jest opanowane. Potrzeba nam broni. Kolejną partię łuczników wysyłamy, która będzie strzelała sobie w lorda, a przy okazji będzie zabijała mu inne jednostki. I bardzo dobrze. Jestem ciekaw, bo po tej misji jest jakaś super ponoć hiper trudna. Wszystko z kwestią tego, żeby tylko obrać sobie odpowiednią strategię, a reszta to wiecie, to sama przyjemność. Wiecie, żeby nie było. To ja sobie tak zrobię. I będę tego pilnował. My strzelali w lorda wszyscy. Czekamy na rozkaz. Może. Wiadomość od opata. Pilnuj się, mściwy ze mnie człowiek. Jakieś polecenia? Strzały gotowe. Dobrze. Zostaw w spokoju te mury, chłopcze, albo zapłacisz za to. Łucznicy w gotowości, będzie ci służył. Rusza. Wiadomość od opata. Nie mogę się zachwiać. Muszę być silny. Ruszamy. Czekamy na rozkazy. Tak? Już tam zmierzamy. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie. Taka ilość wojska. Bez problemu, podejrzewam, że powinna starczyć na tą jego armijkę mnichów, którą posiada. No i moi drodzy, no można tutaj przyznać, że gra zostanie skończona. Trzeba tylko dosłać wojsko i koniec. Więc bardzo chętnie tam wbiegnę wszystkim, czym mam, żeby łucznicy sobie bez problemu go ubili. Brawo! Typowo. Takie powiem wam, że w miarę łatwe. No i jestem ciekaw tej kolejnej misji, która ponoć jest strasznie trudna. Oho! Oho! Oho!
Gdzie ja jestem? Tutaj. Dosyć ciekawa misja, tak więc moi drodzy,